Myślę, że trzeba pokazać profesjonalizm wtedy, kiedy są problemy, kiedy jest trudno. I myślę, że drużyna i sztab szkoleniowy ten profesjonalizm pokazuje przez cały tydzień. Pracujemy solidnie, analizowaliśmy to wszystko, co jest, wyciągnęliśmy wnioski. Pracowaliśmy pod kątem tych błędów, które robiliśmy. Myślę, że u nas wszystko jest w porządku. Drużyna jest zaangażowana. Jest spokój wewnętrzny, tego spokoju żeśmy potrzebowali, dlatego postanowiłem zamknąć treningi dla mediów i dla innych osób w trudnym momencie. Przypominam wszystkim, że wiemy, jakie wyniki ostatnio osiągaliśmy. Na pewno nas nie zadowalają ani trenerów, ani piłkarzy. Musimy pracować i zespół musi pracować dalej, żeby te wyniki poprawić. Na dzisiaj podam 14 zawodników na mecz z Krakowią, która na ten mecz pojedzie. Pozostali, wytłumaczę, co z pozostałymi zawodnikami. Zbyszek Małkowski, Krzysiek Pilarz, Paweł Stano, Jacek Markiewicz, Piotrek Malarczyk, Kamil Kuzera, Tomasz Lisowski, Grzegorz Lech, Wlastimir Jovanowicz, Paweł Sobolewski, Maciej Korzym, Jakub Bąk, Edi Andradina, Maciej Tataj. Jest 14 zawodników. Hernani, wiadomo, czekamy na decyzję Komisji Ligi odnośnie kartki. Paweł Golański, Aleksander Wukowicz, Sander Puri są kontuzjowani, Andrzej Niedzielan jest przeziębiony od początku tygodnia, bierze antybiotyki, występ stoi pod dużym znakiem zapytania. Nie obawia się Pan, że w przypadku niepowodzenia w Krakowie będzie to Pana ostatni mecz w koronie? Nie, ale to nie jest kara śmierci żadna. Oczywiście. Ja wiem, że może wiele osób by tak chciało. Przecież ja mam umowę z zarządem, o ile pamiętamy, zarząd jest jednoosobowy, Pan Prezes Tomasz Chojnowski jest w tej chwili za granicą, w związku z tym nie mieliśmy czasu porozmawiać. Rozmawialiśmy przez telefon z Panem Prezesem Chojnowskim i nic takiego nie zostało powiedziane, w związku z tym. Ale wracając do pytania, nie obawiam się. Dlaczego? Jak traktuję, to chyba innej odpowiedzi nie może być, że będę chciał wyjść na boisko i zrobić wszystko, żeby Korona odniosła jak najlepszy rezultat w Krakowie. Że debiutowałem z Wisłą Kraków, gdzie też sytuacja nie była za wesoła i parę tych meczów rozegrałem w Ekstraklasie. Na pewno dużo myślę o tym spotkaniu. Jeśli wyjdę na boisko, postaram się zagrać jak najlepiej, ale myślę, że o tremie tutaj już nie można mówić. Nie, po pierwsze, ja uważam, że nic sam nie będzie, bo tutaj też są kilka, chodzi o stronę napastniki, piłkarz na dobry poziom. Jest Tataj, jest Dawid, są piłkarze, którzy też mogą bardzo dobrze grać na tej pozycji. Jeżeli Andrzej nie będzie dał, na pewno są piłkarze, którzy mogą wstąpić do tego miasta. Nie, myślę, że będzie bardzo trudny mecz. Nie tylko dla Korony, dla Krakowie też, bo tak jak i oni, ale myślę, że my mamy lepsza sytuacja i możemy grać trochę spokojniejsze, ale przede wszystkim chętnie na pewno jest, bo każdy piłkarz, który chodzi o naszą stronę, chce zmienić tę sytuację, bo ostatnio za mało punktów, to my zrobiliśmy za mało punktów. Mimo wszystko, że uważam, że gra nie jest tak źle, tak jak i wyniki wyglądają.